Nazywam się Rafał Grodzki. Jesteśmy tutaj właśnie po to, aby wielu z was, którzy jeszcze nie słyszeli prawdy o Jezusie, usłyszeli ją, usłyszeli prostą prawdę, wcale nie skomplikowaną. Nie wiem, czy wiecie, ale te czasy, to już są czasy końca. I nie wiem, czy wiecie, ale Jezus powrócić może każdego dnia. I prawdą jest to, że wielki będą problem mieć ci, którzy nie poznali o nim prawdy, którzy nie zareagowali na słowa Ewangelii, którą na przykład ja dzisiaj głoszę, którzy nic nie zrobili z tym, co słyszeli od początku, z tym, że Jezus 2000 lat temu oddał swoje życie i przelał swoją świętą krew za każdego z was. Za każdego z was przelał swoją świętą krew. Ja, kiedy się o tym dowiedziałem, to ja zacząłem coś z tym robić. Ja usłyszałem, że On umarł za moje grzechy i wziął moją winę na siebie. I ja zrozumiałem, że to nie jest błaha rzecz. Ja przeczytałem, że bez uwierzenia w to, co On właśnie zrobił dla mnie, idę do piekła. Ale kiedy w to uwierzę i stanę się wdzięczny, uwierzę w sercu i wyznam Go swoim Panem i Zbawicielem, to będę zbawiony. I w taki sposób każdy człowiek może dostąpić zbawienia, bo Bóg w taki sposób uratował człowieka, w taki sposób, że wysłał tutaj na ziemię wielkiego wojownika i wielkiego męża wiary, Jezusa Chrystusa, wielkiego człowieka, wielkiego Boga, który stał się człowiekiem i przyszedł tutaj na tą ziemię, aby ratować człowieka. Ja oddałem Mu swoje życie w 2014 roku. Wcześniej byłem przestępcą, byłem człowiekiem, który prowadził przestępcze życie. Ja miałem swoje drogi, tak jak zresztą wielu z was. Ja byłem bandziorem, okradałem ludzi, brałem narkotyki, wszystko co się da. Ale kiedy znalazłem się w więzieniu, akurat w takiej sytuacji zacząłem wołać do Boga, bo wiedziałem, że w Nim jest prawdziwy ratunek. I ja do Niego zawołałem. W takim przypadku, będąc ruiny życiowej, ja zawołałem do Niego. Ale powiem Wam taką jedną rzecz. Nieważne jest to, czy Ty jesteś przestępcą, czy Ty jesteś dobrym człowiekiem, czy Ty jesteś człowiekiem z nałogami, czy Ty jesteś biznesmenem. To jest w ogóle nieważne. Ważne jest właśnie dla Boga to, czy Ty przyjąłeś Jezusa Chrystusa, najpotężniejsze Jego dzieło w dziejach ludzkości wszechświata. Czy Ty to przyjąłeś osobiście do serca? I czy Ty w to uwierzyłeś? I czy Ty stałeś się obywatelem nieba? To jest ważne. Każdy człowiek, choćby nie wiadomo jak uważał się za dobrego, zgrzeszył przynajmniej raz i brak mu chwały Bożej, przez to karą jest śmierć. Ale Jezus to rozwiązał. Jezus rozwiązał kwestię śmierci człowieka przez krzyż i przez to, co zrobił. Wiecie, oddał życie. Nie da się już na to zasłużyć. Nie da się zrobić nic dobrego, żeby zyskać sobie Bożą przychylność. Da się tylko uwierzyć w to, że to Jezus zrobił. To, co powinien zrobić, to, czego Ty nie zrobiłeś. Bo człowiek nie był w stanie zrobić nic, aby zyskać sobie Bożą przychylność i wejść do nieba. I musiał przyjść Jezus. I On przyszedł i zrobił robotę. I ja jestem Mu za to wdzięczny. Jestem wdzięczny za to, że nie muszę iść do piekła. To jest proste. Jestem wdzięczny za to, że On zrobił to dla mnie osobiście. To jest sens mojego życia, że idę do nieba, że Jezus zrobił to dla mnie i że już nigdy nie zobaczę śmierci. I to jest takie proste i to jest dostępne dla każdego człowieka. Lecz ludzie potykają się. Ludzie właśnie o tą prawdę się potykają. Wiecie, w jaki sposób? Próbują sobie zasłużyć. Próbują być dobrzy, bo myślą, że Boga obchodzi to, że On jest dobry. Nie jesteś dobry, jeśli nie uznałeś Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Nie jesteś dobry i idziesz do piekła. I musisz się pogodzić z tym, że idziesz do piekła. Jeśli nie przyjąłeś w 100% tego, co zrobił Jezus,
Jeśli nie zrozumiałeś, że na to nie da się zasłużyć, to jesteś w złym miejscu. Każdy człowiek ma otwartą drogę do nieba, bo Jezus ją otworzył. Ale nie każdy idzie tą drogą. Bo religia stworzyła system rytuałów, zasługiwań, różnych rodzajów wykonywania różnych czynności. I religia, czyli diabeł sam, bo on jest jej założycielem, wprowadził właśnie taki system, w którym człowiek tak naprawdę nie wie, o co chodzi. Nie wie, o co chodzi. Nie wiesz, o co chodzi do końca w religii. I o to chodzi, żebyś nie wiedział. Ale Bóg to dobry ojciec. I on posyła takich ludzi jak ja, aby mówili, jak jest. Aby mówili, jakie zbawienie jest proste. Aby mówili o tym, czego doświadczyli sami. Jeśli ktoś z was, jeśli do kogoś z was dotarła ta prosta Ewangelia, to powiem ci teraz, jak ją zastosować. Kiedy znajdziesz się w domu dzisiaj, możesz też przyjść do nas i poprowadzimy cię w modlitwie. Ale kiedy, jeśli się wstydzisz, to ja ci powiem, kiedy znajdziesz się w domu, wejdź do pokoju i zamknij się tam i zawołaj do Jezusa. Powiedz Mu, że przepraszasz Go za to, że Ty żyłeś bez Niego tak naprawdę i że Ty próbowałeś sobie zasługiwać na Jego przychylność. Powiedz Mu, że wierzysz w 100% w to, co On zrobił na krzyżu Golgoty. Powiedz Mu, że dziękujesz Mu za to, że dzięki Jego krwi idziesz do nieba. Powiedz Mu, że wierzysz w to. Powiedz Mu. I wtedy, jeśli Ty faktycznie ze szczerego swojego serca to zrobisz i ze szczerego serca staniesz się wdzięczny, to wejdziesz do nieba i będziesz zbawiony jeszcze dzisiaj. Ja mówię to jako człowiek, który wie. Ja wiem, że wiem. I dzisiaj przekazuję tą informację Tobie. Pojednaj się z Jezusem. Jest jeszcze jedna dobra nowina. Jezus na krzyżu Golgoty wziął wszystkie choroby na siebie. Jezus doznał na krzyżu 2000 lat temu każdej choroby po to, aby dzisiaj z każdej choroby byś mógł zostać Ty uzdrowiony. Zatem jeśli ktoś z Was potrzebuje uzdrowienia z czegokolwiek, to możecie tutaj przyjść do nas, a my położymy na Was swoje święte ręce i będziecie zdrowi. Będziecie zdrowi. Dziękujemy.